O złotniku i biedronce. Działo się to prawie 150 lat temu w odległej Szwajcarii. Pośród szwajcarskich gór przeplecionych wstążkami rzek, pomiędzy błękitnymi paciorkami jezior, miał swoją pracownię pewien złotnik nazwijmy go Hans. Hans był mistrzem w swoim fachu i zawsze miał grono stałych klientów. Chętnie powracali do niego po nowe brosze, wisiory i kolczyki. Mówili, że to ozdoby z duszą. Sekretem Hansa był fakt, że był on znakomitym obserwatorem. Czujnie przyglądał się przyrodzie, ona go inspirowała i była źródłem jego zachwytu i natchnienia. Historyk sztuki powiedziałby, że Hans był przedstawicielem realizmu w złotnictwie, ale on po prostu uważał, że natura jest największą z artystek i pragnął tworzyć dzieła równie piękne jak ona. Starał się zatem naśladować ją i odtwarzać jej piękno w najdrobniejszych nawet szczegółach. Żaden detal nie był dla niego zbyt mały, żaden drobiazg nie umykał jego uwadze. Pewnego ranka do jego pracowni wpadł chrząszcz, jakiego złotnik nigdy wcześniej nie widział. Hans z miejsca zachwycił się tym małym stworzonkiem. Żyjątko miało płaszczyk w kolorze najdojrzalszych wiśni. Pokryty drobnymi kropeczkami i główkę jakby nakrytą czarnym kapturkiem. Hans już już zbliżał się do stworzonka z lupą, by przyjrzeć mu się dokładnie, gdy biedronka, bo była to po prostu biedronka, rozłożyła skrzydełka i odleciała. Odtąd Hans pracował dniami i nocami, starając się uwiecznić zachwycające żyjątko w złotniczej formie. By oddać kolor płaszczyka, pokrył skrzydełka owada rubinową emalią. Kropki na płaszczyku wykonał z diamentów. W sercu powstałego drobiazgu umieścił zaś zegarek, by zawsze przypominał swojemu właścicielowi, że czas nie stoi w miejscu, a każda sekunda spędzona na ziemi jest bezcenna. Minęły lata. Pracownia Hansa od dawna nie istnieje. Mechanizm ukryty wewnątrz biedronki przestał działać i w końcu zegarek stworzony przez szwajcarskiego złotnika trafił do muzeum. Otoczona życzliwą opieką muzealników biedronka o rubinowych skrzydełkach odzyskała swój utracony blask i zachwyca muzealnych gości tak, jak przed laty zachwyciła Hansa.